9 lipca na boisku w Dankowicach odbyło się kolejne sparingowe spotkanie TS Podbeskidzie. Przeciwnikami górali z Bielska-Białej byli górale z Podhala Nowy Targ. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. O okresie przygotowawczym przed sezonem 2019-2020 rozmawialiśmy z trenerem i z zawodnikami, w tym z dwoma nowymi góralami. Ja tam zero styl, no ale ja jestem zadowolony z tego, że nie padła żadna bramka, ale szkoda, że myśmy nie wykorzystali tam w pierwszej połowie, żeśmy mali w drugiej połowie po 5 szansy, tak kiedyśmy wygrali 4-0, tak nikt nic by nie mógł powiedzieć. I fajnie, że tworzymy tę sytuację, że dochodzimy do sytuacji i teraz musimy zacząć pracować i brać odpowiedzialność za to, żeby ta piłka wpadała do bramki, bo nie zawsze gdzieś tam się uda zagrać na zero z tyłu, ale z przodu musimy zawsze coś strzelić, bo wtedy na pewno będzie się grało łatwiej. Pierwsza połowa na pewno więcej doświadczonych na boisku było zawodników. W drugiej połowie trener dał szansę młodzieży, żeby się wykazali. I myślę, że możemy być zadowoleni z pracy, którą przeprowadziliśmy na przestrzeni całego tygodnia, ponieważ tutaj elementy, na którymi skupialiśmy się w tygodniu, staraliśmy się jak najlepiej wykorzystać w tym sparingu. Dzisiejszy sparing z Podhalem Nowy Targ oceniam, jeśli chodzi o organizację gry i założenia, bardzo dobrze. Nie dopisała skuteczność, stworzyliśmy bardzo dużo tych sytuacji, naprawdę wiele, nie sposób je wszystkie wymienić, ale szwankuje to wykończenie. Jak na razie po tym sparingu tak można to ocenić. Na pewno przed nami ten ostatni etap właśnie tej finalizacji, pracy nad finalizacją i doskonalenia dalej tego, co robimy, dlatego trzeba po prostu z optymizmem na to patrzeć, a trzeba na pewno dużo pracować właśnie nad tym, żeby te bramki padały, bo przy tak dużej ilości stworzonych sytuacji jest aż niemożliwe, żeby przynajmniej jednej bramki nie strzelić. Dobrze zostałem przyjęty przez drużynę, przez sztab i przez cały klub i myślę, że tylko i wyłącznie swoją postawą na boisku mogę przekonywać do siebie ludzi i do tego, żeby czuć się jeszcze lepiej. Teraz przed sezonem możemy dużo mówić i możemy mówić, że będziemy grać tak czy tak, a boisko wszystko weryfikuje, ale my na pewno jesteśmy zespołem i drużyną szatnią, która chce w każdym meczu walczyć o zwycięstwo i do tego będziemy dążyć. Teraz jest okres bardzo ciężkiej pracy i musimy się zgrywać, to po pierwsze. Ja pozdrawiam Żucha przede wszystkim serdecznie. Ale tak jak mówię, gdzieś teraz możemy dużo mówić, a boisko wszystko zweryfikuje, więc uważam, że czasem lepiej mniej mówić, a więcej robić. Dobra atmosfera? Tak, jak najbardziej. Atmosfera jest bardzo pozytywna. Jest ciężka praca, ale jest też czas, jak widać, na zabawę, na humor, a to jest bardzo ważne, bo wykonujemy taki zawód, który jest najpiękniejszy na świecie. Dzień.
Dlaczego wybrałeś Podbeskidzie? No Podbeskidzie, bo jest tu główny cel awans, no a mam nadzieję, że pomożemy drużynie, żebyśmy awansowali w końcu do tej ekstraklasy, a wierzę, że sobie jeszcze zagram ekstraklasu. No i dosyć zaważyło to, że mam narzeczoną z Żor, to jest tu niedaleko, także trochę i na rodzinę już patrzyłem. Jak oceniasz ten skład, atmosferę w drużynie? Tak skład atmosfery, tak ja jestem tu jeszcze teraz da się powiedzieć, że piąty dzień, no ale jest fajnie, składa się to fajnie, mam nadzieję, że jak tak będziemy trenowali na dalej i zlepszymy właśnie tu końcówkę, że będziemy dawali bramki, tak nie boję się o awans.